taka jest ciekawostka z tą pieśnią związana, że te pierwsze litery, takie właśnie zaznaczone na czarno na kartkach, one się od tyłu układają w słowa erokras, czyli jutro będę, jutro przyjdę, wkrótce przyjdę. No i kiedy właśnie ostatnio antyfona się śpiewa na dzień przed chyba, no na dzień przed Bożym Narodzeniem się śpiewają, to właśnie to jest takie symboliczne, takie ukryte tutaj w tych antyfonach, takie przesłanie właśnie, że wkrótce przyjdę. Sprytna zapowiedź taka. Tak. No jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Tak jak z Adamem Małyszem, Adam jest w ciężkim wypadku, Adam ma taki dowcip, bo Adam Małysz od tyłu to jest zsyłam mada. Naprawdę? No. Ktoś przeczytał od tyłu, zsyłam mada, jakby to był kolejny jakiś posłanie, prawda? Zsyłam, posyłam mam. W sumie każdy Małysz coś zsyła. No tak. Ale też ale takie ciekawe, że na przykład po łacinie jabłko to jest malus, czyli dosłownie zło. Malus i to jest zarówno jabłko, jak i zło. I stąd po polsku się uważa, że Adam zerwał właśnie jabłko. W tej pieśni jest, że tam i Ewę matkę, co zgrzeszyli jabłkiem. Ale no, nie ma jakby w Piśmie Świętym takiego faktu, że to było akurat jabłko. Podobnie. To nie a właśnie jabłko. W innych językach też się mówi o jabłku, czy tylko w Polsce się mówi o jabłku, jako owocu? To po prostu owoc. Ogólnie się mówi o owocu, ale widział, że ale owoc, że nadaje się do jedzenia i że wygląda smakowicie, ale nie jest powiedziane, że jabłko. No bo u nas raczej jest taki jednoznaczny, nie? Że jabłko, tak? Mhm. Tak, ale to jest właśnie tylko z podania i to tak taki łaciński też. Pogodzi tak? Jak jest znaczny wyraz, to sobie nie. Ja ciekaw jestem, czy też... Może to jest wynik złego jakiegoś tłumaczenia po prostu. Może to nie jest przypadek. Jak to jest w czasie kultum adwentowym? To jest tak jak kultum zbawienia. A, też tak? Tak samo jak... Jakośmy już śpiewali Advent Christian Boga Straszy, tak? Tak, właśnie w czasie smutnym to jest tylko fragment tak naprawdę mszy. Kiedyś, znaczy no, była taka praktyka, że po prostu ksiądz przychodził, odpowiadał swoją mszę, a lud sobie właściwie śpiewał. Sobie wspierał go modlitwą, śpiewając. Był wiernym świadkiem tej mszy, ale modlitwa ludzi nie opierała się na tym, żeby tam za wszelką cenę na przykład odpowiadać czy coś takiego, tylko no i po prostu sobie się modlili, rozważali właśnie te teksty pieśni. No i na przykład na taką mszę właśnie w Adwencie śpiewała taką mszę w czasie smutnym adwentowym. I ona ma dalsze tam części, dalsze zwrotki, których tutaj no, już nie są umieszczone, bo... Dzisiaj się mówi o radosnym oczekiwaniu. Nie mają też takiego związku z Adwentem. Tak, i nawet ta pieśń została zniszczona, bo przerobiono na w czasie świętym adwentowym. I ten współczesny śpiewnika jest w czasie świętym adwentowym. No, tylko dlatego, że ma dwie sylaby. No, czas święty na pewno jest, ale zupełnie nie o to w tej pieśni chodziło. Innym przykładem pieśni mszalnej jest... która jest z kolęd? Bóg się rodzi? Nie Bóg się rodzi. Która jest? Tam jest inna głoska cisza, także że 4000 lat. O, Środocnej ciszy właśnie, Środocnej ciszy. Też świetne. Przerabia. Wszystko jest. Jest całe credo wyłożone właśnie w zwrotkach w Środocnej ciszy. To tak. I taką właśnie samą pieśnią jest w czasie smutnym adwentowym. To nie wiem, czy śpiewamy to? Nie będę śpiewać sobie. Tak dla samego tekstu. Ktoś jeszcze ładnego poprosił. Na melodii Kurwą Zbawienia Ludzkiego. Zaraz Antek ma jakieś tutaj jeszcze w zanadrzu coś. A tę gwiazdę można głębokiego śpiewać? Nie. Leśmy tak po kolei. Po kolei, tak. Dobrze, to zostawmy w czasie smutnym adwentowym. Taki ważne, że jest tutaj, żeby pokazać, że coś takiego było. Melodia jest tak jak śpiewaliśmy, w czasie smutnym adwentowym, czas przed przyjściem Chrystusowym, z żalem serca rozważajmy, z patriarchami wołajmy. Patriarchami, ale na przykład grzechem Adama ludzie uwikłani.
Ry, tak, skupione. Jaką ty melodię, Antku, znasz? No ja znam taką, to tam ostrzuga. Ja znam od Brodów. Grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju, wołali z otchła. Spuśćcie niebiosa, deszcz na ziemskie niwy, i niech z obłoków wstąpi sprawiedliwy. Tak, to jest ta sama melodia, tylko że jeszcze z wywodzeniem. Grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju, wołali z otchła. Spuśćcie niebiosa, deszcz na ziemskie niwy, i niech z obłoku wstąpi sprawiedliwy. Tak. Proszę? A jest też inna melodia, taka śpiewnikowa. Tak, ale ona jest mniej ciekawa. To spróbujemy tą melodię? Spróbuję. Ty, Adam, znasz to? Nie znam, bo to w ogóle jest wyjaśnieniem, czy to nie szpecić tego tym burdonem. Ja w ogóle, znam ten sposób śpiewania, który się zmienia się w zależności od tego, czy się śpiewa w dół, czy się śpiewa do góry. Bo tak naprawdę naturalny sposób śpiewania jest taki, że tam, gdzie się śpiewa w dół, się śpiewa trochę niżej, tam, gdzie się śpiewa w górę, się śpiewa trochę wyżej, w związku z tym brzmi to tak. Grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju, wołali z otchłań. Spuśćcie niebiosa, deszcz na ziemskie niwy, i niech z obłoków wstąpi sprawiedliw. Z takimi ciężeniami jeszcze. To jest za wysoko. Jaki byś chciał burdon do tego, bo to czy bez? Właśnie, no, czy bardzo niski, tak? A to jak potem grałeś te wszystkie, to jaki grałeś? C. Daj C. No. Może być? No, może być. Dla ułatwienia nie będziemy zmieniać, nie będziemy robić ten ciążeń, tylko to zrobimy na pewno jak Antoni śpiący chwilą. Czyli grzechem Adama ludzie uwikłani, wygnani z raju, wołali z otchłań. Spuśćcie niebiosa, deszcz na ziemskie niwy, bardzo prosta też, ale ja myślę, że... Może bez jeden raz, jedno zaśpiewanie bez jej, bo to ona jest taka... Daj troszeczkę, wiesz? Na pewno? Burdon. Tylko tak jaki, bo to jest tak, to tak może być szybko, GC, taka kwinta może być. Jakieś coś? Albo? Myślę, że lepiej to sobie. Taki? No. Nie zagłusza? Zagłusza to? A jak powiem, że tak, to co zrobisz? Co? A jak powiem, że zagłusza, to co zrobisz? No nic. Ja bardzo lubię śpiewać z pokładem burdonowym, bo to bardzo nośne. Bo może jeszcze być taki...